Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami kolejna produkcja. Tym razem coś dla fanów RPGów, gierek turowych, po części też przygodówek. No, coś mieszającego troszeczkę klasycznego Final Fantasy, trochę z grą turową, może też leciutko, delikatnie, minimalnie z Heroes'ami. Pora do tej liczącej już chyba ponad tysiąc tytułów Brodatę i biblioteki gier dodać kolejną produkcję. Nie pozostaje nic innego, tylko Za króla! Zapraszam Was do prezentacji opisu gry. For the King od studia Iron Oak Games. Jakiś czas temu pokazywałem dość podobną Gierkę Chaos Reborn, którą macie gdzieś tam w prawym górnym rogu w systemie kart. Tam mieliśmy bardziej takiego heksowego RTS-a z kartami, tutaj mamy bardziej turowego RPGa opartego o heksy. Bardziej nacisk na przygodę, na fabułę i troszeczkę na. Stopień trudności. Na początku wybieramy trzech swoich początkowych bohaterów, możemy ich nazwać, wybrać im taką voxelową oprawę graficzną, kolorystykę, ubiór, zdecydować też o klasie. Kilka z tych klas mamy zablokowane i będziemy mogli je odblokować po prostu w, grając w grze e, lub wykorzystywać w kolejnych podejściach. Każda z tych postaci na początek ma swoją broń główną bazującą po prostu na jej głównych e, no, klasowych statystykach. Mac ma oczywiście książkę, łucznik ma łuk, ale nie musi walczyć akurat tym, możemy ich dowolnie ekwipować. Zaś każde z podejść do gry zawiera ten sam wątek, jakby ten sam schemat zadań, ale cały świat jest wylosowany ponownie, inaczej. Oficjalna cena For the King na Steamie to 15 euro, w dniu robienia materiału na G2 bywały oferty od około 11-13 euro, jednak łącznie samych ofert było tam niestety niewiele. Fabularnie wcielamy się w grupkę bohaterów, król krainy Fahlul, czy jakoś tak, został zamordowany przez nie nieznanego skrytobójcę i nasze zadanie to próba obronienia tego wszystkiego, by świat nie pogrążył się w chaosie i właśnie mechanika tak zwanego chaosu w tej grze jest bardzo istotna. Jakie jest ogólnie nasze zadanie. No po prostu wykonywać questy fabularne, questy poboczne, brać jakieś zadania z miasteczek, mierzyć się z wydarzeniami losowymi oraz dobrze zarządzać naszą drużyną. Do dyspozycji mamy heksową mapę generowaną losowo przy każdym podejściu, jak mówiłem. Decyzja, gdzie udamy się jakim bohaterem, czy da radę jakiegoś questa zrobić samemu jest tutaj dość istotna. Możemy chodzić w kupie i mieć po prostu większe szanse na jakby przeżycie całą ekipą. Możemy tą ekipę trochę rozdzielić. I tutaj mechanika działa tak, że bohaterowie znajdą znajdujący się heksa obok, biorą udział w ewentualnych questach, zasadzkach lub walkach, ewentualnie jeżeli mają jeszcze dodatkowego perk'a to mogą stać jeszcze kawałek dalej i pierwsze parę kroków nie powinno być trudne w tej grze, a odpalenie sobie samouczka pozwoli nam na ogarnięcie zabawy i mając sugestie co, jak działa, wydaje mi się, że no, ten samouczek jest bardzo dobry, czyli po prostu daje nam pełną swobodę, ale z drugiej strony mówi co mamy robić, ale ostrzegam. Pierwsze podejście do tej gry na pewno skończy się katastrofą i rozpoczęciem kolejnego save'a. I tutaj można dodać jedną rzecz. For the King oferuje też kooperację przez sieć oraz lokalnie. Ta pierwsza opcja, czyli możliwość przygody z kimś innym. Na razie jest jeszcze troszeczkę w testach i nie wszystko tam poprawnie działa, ale da się no, testować i da się próbować. To, co spodobało mi się, w for the King na początku, to taki solidny. Hmm, nie wiem jak to opisać. Wyobraźcie sobie, że na ławce w parku siedzicie i dosiada się na naprzeciwko jakaś ładna dziewczyna. Siadacie, myślicie sobie po kilku minutach, no może zagadamy, tak? Mówicie, cześć. Ona tak z miejsca daje po prostu Wam solidnego liścia. Zdezorientowani pytacie, dlaczego? I ponownie dostajecie z liścia. Podnosicie tak palec w górę, próbując otworzyć usta i zaprotestować, i znów dostajecie z liścia. For the King nie wybacza. For the King daje od razu wryj za byle co. Za każdą najmniejszą pomyłkę, błąd dostajecie po prostu solidnego kopa. Wasza postać ma em, dużo mniej hapsa, dostaje jakieś debuffy, tego typu rzeczy. Wstajecie z tej ławeczki i odchodzicie. 10 metrów dalej obracacie się lekko, by ze łzami w oku popatrzeć na te piękne, kobiece lico. I dostajecie z liścia. Z 10 metrów w formie sceleportowanej, wyciągniętej ręki. O co chodzi w tej grze? For the King to gra właśnie turowa z bardzo mocnym elementem rogu lajka. -like Błędy mogą was tutaj naprawdę wszystko kosztować. Całego savea. Rozgrywka nie wybacza, nie przeprasza i często boli. Odpalamy grę pierwszy raz, jakiś boss gwałci całą naszą ekipę. Zaczynamy jeszcze raz, mając już trochę wiedzy jak go porobić, ale jakikolwiek błąd sprawia, że mimo wiedzy jak tego bossa porobić i tak przegrywamy. Ta teleportująca się ręka i ten liść z odległości to właśnie niestety bardzo, bardzo mocny spory czynnik RNG, czyli bywają sytuacje bardzo absurdalne w tej grze, ale mechanika cóż no daje taką szansę na wystąpienie przedziwnych sytuacji. Po naszej stronie i po stronie przeciwników, no po prostu te RNG występuje bardzo często. U góry ekranu w trakcie walki widzimy też rozłożenie się tur, widzimy ile kto ma zdrowia, jakie perki też posiadają przeciwnicy, na przykład nie można ich ogłuszyć, nie można ich otruć i tak dalej. I trochę złe są tutaj w tejże pułapki, są naprawdę złe. Nie można ich źle rozbroić i po prostu dostać tak zwany damage i sobie iść dalej. Trzeba je rozbroić w ogóle. Więc siedzimy i rozbrojamy tą pułapkę 5 razy, dostając 4 razy z liścia w twarz. Z drugiej strony. Sporo jest elementów mechaniki, złodziej może poradzić sobie raz z pułapką w podziemiach, mag może na przykład rozbroić coś co jest magicznie zamknięte. Bardzo dobrze wypada też oprawa dźwiękowa, tej gry naprawdę jest bardzo dobra. Muzyka jest bardzo pompatyczna w walkach, potęguje to uczucie rozkminki albo próby wyjścia z trudnej sytuacji, kiedy po prostu chodzimy po mapie to muzyka jest delikatna, ambientowa, też jest przyjemna. Warto pamiętać o systemie ekwipunku, ja go z początku nie doceniłem i rozpoczynałem grę chyba 5 razy. Otóż każdy nasz bohater ma osobny inwentarz i osobne przedmioty. W trakcie gry zdobywamy lód i to mi się For the King szalenie spodobało. Przedmiotów jest tutaj przynajmniej myślę, że 150-200 przynajmniej różnych używanych broni, pancerzy, yy, miksturek, yy, mapek, yy, wszystkiego, tak? Te przedmioty możemy przesyłać pomiędzy postaciami. Ja tego z początku nie zauważyłem. Myślałem, że każdy bohater ma osobny ekwipunek, a można to przesyłać. Również na początku gry istotna jest opcja rozbicia na przykład obozu, by odnowić sobie zdrowie bez powracania do miasteczka. W przypadku wędrowania do podziemnych lokacji istotne jest to, by właśnie się przygotować, kupić trochę ziół, yy, może jakieś dodatkowe dodatkowe przedmioty, jakieś scrolle i tak dalej, zwoje i w podziemiach nie można tak sobie po prostu walnąć się i odpocząć, mamy do pokonania sporo fal przeciwników. Pomiędzy nimi możemy się trochę podleczyć właśnie przedmiotami, ale każdy nasz bohater ma jakby swoją turę na odpoczynek. Skoro e, to gra z lekkimi naleciałościami rogala, to co otrzymujemy po pierwszej, drugiej, piątej, 10 porażce. Za zrobienie elementów fabularnych i znajdowanie takich specjalnych fabularnych zwojów yy, otrzymujemy po prostu tak zwany lore. Yy, te przedmioty możemy wymienić w menu głównym jakby na nowe klasy postaci lub nowe przedmioty, które nieco pomogą nam grać w kolejnym podejściu. Jakie ta gra ma wady i niedociągnięcia? Na początku niestety lekkie błędy z rozdzielczością, gdzie zmiana rozdzielczości powodowała pozostanie części gry, na przykład full HD. Myszka pozostawała w obrębie tego okna 1920 na 1080 kiedy cała gra była w rozdzielczości 2K. Trzeba było ją odpalić ponownie, by myszka mogła wyjść poza taką niewidzialną ramę poprzedniej rozdzielczości. Kolejna sprawa to to samo, co spotykamy w wielu grach tego typu. Zmuszenie gracza do przejścia jej w konkretnej ramie czasu. Tutaj akurat konkretnej ilości tur. Mechanika tak zwanego chaosu sprawia, że jeżeli nie ściśniemy pośladów, to przegramy niezależnie od tego, jak dobrze nam będzie iść. Zdecydowanie za duży wpływ w grze e, ma tutaj też RNG, czyli po prostu losowe numerki. Nawet durne chodzenie po mapie to rol, rzut kostką tego, jak daleko możemy się posunąć, w zależności od statystyk naszej postaci. Mam wrażenie, że w tej grze losujemy wszystko, nawet to, czy kichniemy, czy pierdniemy. RNG, pojawiające się e, napady bandytów, gdzie RNG mamy szansę na ucieczkę, zasadzkę lub przekradnięcie się, gdzie potem kolejne RNG mamy e, czynniki wpływające już na Samą bitwę. I po wyjściu z bitwy mamy kolejny RNG event bazujący na lucie, na kolejnych RNG elementach. No, można dostać od tej ilości losowań tutaj lekkiego wylewu. Jesteśmy potężnym magiem, który styknięciem rozwala całą armię. No, spoko. No to stracimy cały fokus na zagadce danej ci przez dzieciaka, gdzie masz 1% szansy na dostanie raka. I trafisz w te 1%. Przypomniała mi się sytuacja z Excoma, gdzie mając karabin w głowie przeciwnika, mamy 30% szansy na trafienie. Innym razem, zniszczymy sobie epicką broń. Pokonując jakiegoś RNG wyskakującego kruka, który nam gdzieś wyskoczył z dupy, bo tak się wylosowało, zdejmujemy go na hita, ale broń idzie w pizdu. Finalnie. Grając w For The King zagrałem w dobrą grę, udaną, już w wersji tego wczesnego dostępu, oferującą całkiem niezły content, piękną graficznie i dobrą mechanicznie. Spodziewałem się, że dostanę małego RPGa turowego, gdzie w sumie nic mnie nie zaskoczy. Tu się myliłem i For The King warto sobie dodać do obserwowanych lub nawet jeżeli lubicie takie gatunki gier, po prostu kupić. Jednak podstawowym problemem jest RNG i niesamowicie irytujące losowe momenty, gdzie mamy 99% szansy zamiast pierdnąć, to mamy legendarną straczkę. Nie ma tutaj pewności lub niepewności. Jeżeli jesteśmy największym magiem w historii wszechświata, to jest szansa, że prosty czar się nam totalnie nie powiedzie. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli jesteśmy już w czymś potężni, to zawsze coś nam wychodzi. Tak samo jak jedyne co potrafimy to zapalić świeczkę za pomocą magii, to możemy przypadkowo zrobić z niego Fireballa. Ilość randomowych wydarzeń mechanika chaosu wpływająca na poziom trudności oraz przed... ilość przedmiotów i przeciwników sprawia, że ode mnie. King łapie miniaturkę no delikatnie zieloną, niepełną, nie jest to tytuł bardzo dobry, ale wydaje mi się, że dobry z dużym plusem. Udało się podejście do tej gry jak najbardziej pozytywne. Warto jeszcze zaznaczyć, że grada jest spory kontent i spokojnie można w nią grać parę dni, albo jeżeli chcemy przejść na wiele sposobów, grając innymi postaciami, to jeszcze dłużej. Oceny na Steamie. Bardzo dobre. Z 251 ocen ogółem, do dnia robienia tego materiału, są trafne i są prawdziwe. W finalnej wersji gry mamy też dostać pełną, dwuosobową kampanię, kto wie, może w formie PvP albo jakiejś rywalizacji. Mamy dostać dwa nowe światy oraz oczywiście tonę nowych przedmiotów, nowych kart, nowych zwojów itd. W mojej ocenie już to, co dostaliśmy w marcu 2017 roku, było warte zainteresowania się tą grą. Tyle.